mnie sny. W rolach głównych film z serii Stellina, odcinek 71. Scenariusz. Reżyseria. Moje nogi, mamo, pomóż mi. Nie mogę wstać. Uspokój się, pomogę ci. Pomóż mi, proszę cię. To tylko kryzys nerwowy. Spróbuj. Nie mogę utrzymać się na nogach. Przynajmniej spróbuj. Odwagi. Jestem sparaliżowana. Jesteś oszustką. Znowu kłamiesz. Na pewno możesz się podnieść i chodzić. Nie, wcale nie kłamię. Nie mogę ustać na nogach. Rusz się. Nie mogę. To był skromny ślub, ale wszystko doskonale się udało, prawda? O tak, proszę pani, Stellina tak pięknie wyglądała i tacy wszyscy byliśmy weseli. Masz rację, Teresa, było wspaniale. Jeszcze nigdy nie widziałem tak szczęśliwej młodej pary. Kiedy tak się walczy, żeby coś osiągnąć, potem o wiele bardziej się to docenia. Tyle wycierpieli razem, ale teraz dzięki Bogu będą szczęśliwi. Jak to będą? Już są szczęśliwi. Powinniście ich zobaczyć. Jakim wzrokiem Gianluca patrzył na Stellinę? Jakby chciał ją zjeść oczami. A jak się śpieszył, żeby ją zabrać? Mam nadzieję, że mój Massimo też będzie taki zakochany, gdy się pobierzemy. Czy ty przypadkiem nie miałaś pomoc w kuchni, Karolinie? Już prawie skończyłeś. No to dlaczego nie pójdziesz odpocząć? Bo troszkę za dużo wypiłam. Zauważyliśmy to. Ty, pijaczko.
Dlaczego nie usiądziesz? Będzie nam wygodniej rozmawiać. Ale... No dobrze. Siadaj tutaj. Kto by tam dzisiaj zwracał uwagę na etykiety? Ależ mi się podobali ci wszyscy ludzie. A ten mistrz ceremonii taki sympatyczny. Ależ się upił. Nic dziwnego, pił przez cały dzień. A ten mały, ile zjadł. Przygotowałam wielką torbę pełną słodyczy, żeby Mariella zaniosła je swoim wnukom. Jest taka do nich przywiązana. Tak, wnuki są zawsze najbardziej kochane. To jakby dzieci do kwadratu, to prawda. A jak pani się czuje jako przyszła prababcia? Teresa. A pan Daniele jako dziadek? Teraz czuję się stary. A propos, nie miałeś żadnych zaburzeń? Nie mam, czuję się dobrze, naprawdę. Lepiej, żebyś wcześniej się położył i wypoczął przed jutrzejszą podróżą. Tak, to będzie długa podróż. Jesteśmy tak daleko od domu. Czy Stellina ma zamiar tu rodzić dziecko? Nie, nie. Mam nadzieję, że przyjedzie do Buenos Aires. Absolutnie nie chciałbym, żeby coś było nie w porządku. Daniele, to młoda, zdrowa i silna dziewczyna. Nie, mamo. Chcę, żeby Stellina miała najlepszą opiekę. I proszę cię, żebyś się nią zaopiekowała, jeśli ja nie będę mógł. Dlaczego miałbyś nie mógł? Tak, tylko powiedziałem. W każdym razie powiedz Gianluce, żeby nigdy nie zostawiał jej samej. Zresztą ja będę zajęty kupowaniem ubranek i zabawek. Jestem pewna, że będziesz nieznośnym dziadkiem. I pomyśleć, dziecko się jeszcze nie urodziło. Właśnie. Ja tylko chciałbym dać mu wszystko to, czego Stellina nie miała, gdy była maleńka. Rozumiem cię, synku. Ale lepiej poczekać, żeby wiedzieć, czy to chłopiec, czy dziewczynka. Do kogo będzie podobne? Może do obojga? Mówią, że dzieci zrodzone z miłości są zawsze bardzo piękne, więc i to dziecko będzie prześliczne. Bo przecież Gianluca i Stellina tak bardzo się kochają, prawda? Co powiedział lekarz? Nie wiem. Daj jej coś na uspokojenie. Wydaje się, że oszalała. Jest taka przerażona. Źle z nią. Ale czy coś wiadomo? Czy powiedzieli, że... Nie, nie powiedzieli. Lekarz nie miał odwagi, widząc ją w takim stanie. Po prostu nie mogę w to uwierzyć. Po prostu nie mogę. To niemożliwe. Żeby jeszcze raz próbowała udawać? Niestety, Alessandra jest zdolna do wszystkiego. Przecież dobrze wiesz. Ty też ją widziałeś. Nie mogła utrzymać się na nogach. Upadłaby, gdybym jej nie podtrzymał. Ona jest zdolna do wszystkiego. Tym razem nie udaje. Czuję to. Tym razem mówi prawdę. Nie, to niemożliwe. Nie mogę uwierzyć. To byłaby zbyt ciężka kara. Zbyt sprawiedliwa, ale zarazem zbyt okrutna. Bóg tak nie każe. Odrobinę szampana, ale tylko troszeczkę, żeby wznieść specjalny toast. Za nasze szczęście.
Gianluca. To miejsce jest przepiękne, nie uważasz? I naprawdę będziemy mieszkać na farmie? Tak, kochani, jeśli tego chcesz. Zresztą oboje zawsze tego pragnęliśmy. Nie potrafię porzucić wsi, kochani. Zawsze marzyłam, żeby tu wrócić. Tu jest moje miejsce. Dobrze będzie wracać do domu, wiedząc, że ty na mnie czekasz. Taka czuła i kochająca. Czy to możliwe, że jesteś moja? Czasami wydaje mi się, że to sen. Nie, to nie sen. Jestem twoja i nikt nas już nie rozdzieli. Powiedz mi, co sobie o mnie pomyślałeś, gdy zobaczyłeś mnie pierwszy raz? Co pomyślałem? Tak, kiedy kąpałam się w rzece. Pomyślałem sobie, kimże jest ta głupiutka i bezczelna dziewczynka. Così sciocca e così sfacciata. Ah, sì. Ta bardzo, bardzo piękna dziewczyna. E tu? A ty? Co sobie pomyślałaś? Ja? Pomyślałam, kimże jest ten bezczelny podglądacz. Ten bardzo, bardzo przystojny podglądacz. Jesteś najpiękniejszą częścią mojego życia. Nigdy cię nie opuszczę. Wiesz, na początku trochę się bałam. Kochanie, tyle mamy wspomnień. Tak, dobrych i złych. Ale o tych złych zapomnijmy. To należy do przeszłości. W twojej przeszłości jest też Alessandro. Skarbie, nie mówmy o tym. Nie miałeś od niej żadnej wiadomości? Byłem u niej. Po co? Czułam taką potrzebę. Chciałem rzucić jej w twarz to, co o niej myślę. Chyba byłoby lepiej, żebym tego nie robił. Ale czułem, że muszę ją w jakiś sposób ukarać. Doktorze, proszę mi powiedzieć, co się stało. Lepiej niech pani wejdzie. Nie można zostawić jej samej, oczywiście. Proszę mi powiedzieć prawdę. Ja muszę wiedzieć. Nie mogę uwierzyć, że Alessandra nie udaje. Rozumie pan, moja córka przeżyła 2 lata udając kalekę i jeżdżąc w fotelu na kółkach. Proszę się uspokoić. Dobrze, dobrze. Chcę znać prawdę. Pan jest bardzo nerwowy. Niechże się pan uspokoi. To dla mnie straszne. Jestem ojcem i muszę wiedzieć. Niech pan mi powie. Udaje. Udaje, prawda? Nie. Niestety nie udaje. Ona jest sparaliżowana naprawdę, panie Iglesias. Nie będzie mogła już nigdy chodzić. W każdym razie nie sądzę, by przejęła się tym, co jej powiedziałem. Na pewno nie. To kobieta bez skrupułów, bez uczuć. Gdy pomyślę, że mogła cię skrzywdzić, przysięgam, że nie wiem, co bym jej zrobił. Chciała skrzywdzić ciebie i nasze dziecko. Nawet nie chcę o tym myśleć. No to nie myśl o tym skarbie. Już po wszystkim. Lepiej zapomnieć. Teraz ja jestem przy tobie. I zostanę na zawsze. Cała reszta mnie nie obchodzi. Na tobie zaczyna się i kończy całe moje życie. Zaczyna się. Przeprowadziliśmy wszelkie możliwe badania. Z prześwietlenia wynika, że obrażenia były poważne i że został uszkodzony rdzeń kręgowy. Sposób, w jaki upadła, o tym przesądził. Tego typu upadki często właśnie miewają takie następstwa.
Stwierdzono, że nie ma odruchów motorycznych. Niestety jest to nieodwracalne. Bardzo mi przykro. Wystarczy. Błagam pana doktorze. Żądał pan wyjaśnień, więc... Nie. Proszę mnie zostawić samego. Jak pan sobie życzy. Bardzo mi przykro. Jesteś wszystkim, czego pragnąłem. A nawet czymś więcej, o czym nie śmiałem nawet marzyć. Teraz to marzenie jest w tobie. To symbol naszej miłości. Nasze dziecko. Chciałbym umieć ci powiedzieć, jak bardzo cię kocham. Ja też, kochany mój. Kocham cię. Przytul mnie mocno. Potrzebuję tego. Przytul mnie. Jesteś częścią mnie. Kocham cię. Uspokój się, Alessandro. Nie mogę. Nie chcę tu być. Mamo, zadzwoń do lekarza. Porozmawiaj z nim jeszcze. Rozmawiałeś z lekarzem? Pytałeś, co mi jest? Co ci powiedział? Odpowiedz. Uspokój się. Jesteś sparaliżowana. Nie będziesz mogła chodzić. Nie chcę. Nie chcę. Mamo, ja nie chcę być sparaliżowana. Wolę umrzeć. Wolę umrzeć, niż tak żyć. Córeczko, proszę cię, uspokój się. Nie mogę poruszać nogami. Przestań płakać i lamentować. Nie masz prawa buntować się przeciwko przeznaczeniu. To ręka boska to sprawiła. Myślałaś, że możesz bezkarnie prowadzić z nami tę grę? Jeżdżąc na tym wózku, jakbyś nie miała sprawnych nóg? Z takimi sprawami nie ma żartów. Bo może się zdarzyć, że gra zamieni się w tragedię. Tak długo udawałaś, że wreszcie jesteś sparaliżowana. Naprawdę jesteś sparaliżowana. To jest twoja kara. Przyjmij ją. Dosyć, Alvaro. Nie znęcaj się nad nią. Miej choć trochę litości, proszę cię. A ona miała dla nas litość? Myślisz, że nie jest mi przykro? Gdy mówię te słowa do niej, czuję, że serce mi zaraz pęknie. O mój Boże, dla mnie to zbyt wiele. Nie wytrzymam. Każdy z nas pozbiera kiedyś to, co wcześniej zasiał. My, którzy tak ją kochaliśmy, dostaliśmy od niej w zamian same rozczarowania i zło.
cattiveria. Teraz poniesie słuszną karę. Adesso merita karę pogardy i samotności. Il disprezzo. La solitudine. Tylko tego mogłaś się spodziewać. Tylko tego. L'unica. Oh, ciao. Mama. Mamo, co tak wcześnie? No i jestem. Co słychać? Poczekaj, daj mi to. Prędko wróciłaś. Jestem taka zmęczona. Cały czas się pociłam w tej podróży. Chodź, siadaj. To była okropna podróż. Żebyś wiedział, jaki tłum w pociągu. Co za mordęga, jestem wykończona. Wierzę ci. Wracałam z Pino. Ależ się śmiałyśmy. Z czego? No bo ona jak zwykle trochę za dużo wypiła. Ta sama Pino. Żebyś wiedział. Była zupełnie zalana. Ale w sumie było świetnie. Farma jest przepiękna. Szkoda, że nie widziałeś. Cudo. Karolina i pan Piero przesyłają dla ciebie słodycze. Masz tu ciasteczka i trochę owoców. Co ty jesz? To co widzisz? Jak tylko wyjechałam, zrobiło mi się ciebie żal. Pomyślałam sobie, że nie trzeba było zostawiać cię samego przez te dni. Jak sobie radziłeś? Mamo, te dni minęły w okamgnieniu. Przez cały czas byłem zajęty, a to praca, a to nauka. Wiesz, że niedługo mam egzaminy. Wszystko pójdzie dobrze, zobaczysz. Jestem pewna, że zdasz. Teraz idę się przebrać. Jestem wykończona. Muszę to wszystko z siebie zdjąć. A jak się udał ślub? Dobrze. To była skromna uroczystość na farmie. Tylko najbliższa rodzina i my. A ona? Było bardzo wesoło. Stellina ślicznie wyglądała. Żeby się widział, była przepiękna i miała wspaniałą suknię. Piękna. Była szczęśliwa? Tak, bardzo, bardzo szczęśliwa. No dobrze. Ty idź się przebrać, potem się połóż, bo ja muszę się uczyć. Niestety te zadania są dość trudne, a muszę się skupić. Co ja to robiłem? Pierwiastek kwadratowy z A wynosi 625, a pierwiastek z B 64, czyli... Mamusiu, gdybyś tu ze mną była, Stellino, jestem przy tobie, córeczko. Zawsze przy tobie byłam. Płakałam twoimi łzami, cierpiałam razem z tobą. Ale teraz jestem szczęśliwa, bo i ty jesteś szczęśliwa, kochani. Wspomnij mnie czasami. Wspomnij swoją mamę, ale bez smutku, z radością. Tak lubię, gdy się uśmiechasz. Opowiedz o mnie swojemu dziecku. Powiedz mu, jak bardzo bym je kochała. I powiedz mu... Powiedz mu, ty płaczesz, kochanie. Wiesz, Gianluca,
Usłyszałam głos mojej matki dochodzący z oddali. Powiedziała mi, że zawsze przy mnie była i że cieszę się z mojego szczęścia. Tak musi być. Ukochane osoby, gdy odchodzą, nigdy tak zupełnie nas nie opuszczają. Przyszłaś tu, żeby ofiarować jej swoje kwiaty? Tak. Bardzo je lubiła. Jeszcze pracujesz, synku? Nie. Już prawie skończyłem. Po 10:00. Dlaczego nie idziesz spać? Jeszcze nie. Muszę uporządkować papiery. Chcę, by te dokumenty zostały przekazane Gianluce jak najprędzej. Co to za dokumenty? Jest tu kopia oświadczenia, w którym uznaje Stellinę za swoją córkę. Poza tym cesja własności niektórych dóbr. No i nowe dyspozycje dotyczące testamentu. Synku, mówisz, jakbyś miał... Nie, mamo. Ale te sprawy muszą być uporządkowane. Nie zapominaj, że jestem chory. Chciałbym cię poprosić o jeszcze jedną przysługę. O co chodzi? Gdyby coś się ze mną stało, proszę, byś nie zawiadamiała Stelliny. Synku, niech minie trochę czasu. Nie chcę jej zepsuć najważniejszego dnia w jej życiu. Bardzo cię proszę, obiecaj mi to, mamo. Dobrze, Daniele, jeśli takie jest twoje życzenie. Ale nie bądź smutna. Gdy już uporządkowałem te dokumenty, czuję się spokojniejszy. Posłuchaj, mamo. Może lepiej trzymaj u siebie tę teczkę. Jak chcesz. A teraz idź spać. Ty też się połóż. Chcesz mnie zdenerwować? Nie. Tylko wcale nie chce mi się spać. Idź się położyć. No dobrze. Do jutra, syneczku. Wypocznij sobie. Co ci jest? Źle się czujesz? Powiedz mi, masz bóle w piersi? To nic, nie martw się. Wezwę lekarza, nie trzeba. Takie kłucie. Zwykłe kłucie w piersiach. Trwa przez chwilę, a potem znowu czuję się doskonale. Synku, posłuchaj. Tak nie może być. Idź spać i bądź spokojna. Dobrze. Ale i ty się połóż. Zaraz pójdę się położyć. Nie siedź za długo. Chcę napisać list do Stelliny. Jak tylko skończę, pójdę się położyć. Zgoda. Do jutra. Bądź spokojna, mamo. Wypocznij dobrze. Moja najukochańsza córeczko,
Chcę, żebyś wiedziała, jak ważne było dla mnie odnalezienie ciebie. Chociaż niestety stało się to pod koniec mojego życia. Gdy gorycz i żal tak głęboko naznaczyły już moje serce. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo mi pomogła twoja czułość, twoja niewinność, twoja dobroć. Wszystkie te cnoty, które potrafiłaś zachować mimo nieszczęśliwego dzieciństwa. Dziękuję ci za te jedyne chwile szczerego uczucia. Tylko ty prawdziwie mnie kochałaś. Ty i moja matka. A także ta prosta kobieta, która dała ci życie, a którą ja opuściłem. Wiem, że mi wybaczyłaś i mam nadzieję, że kiedyś ona także mi wybaczy. Jeśli nie w tym życiu, w którym niestety nie jest to możliwe, to w następnym. Daniele, Rozo, lubię biegać po łąkach, jeść owoce, kąpać się w rzece. Tak bardzo to lubię, tatusiu. Mam to po mamie. Jestem taka jak ona. Kocham cię. Bardzo. Proszę nie płakać, pani Maria. Proszę się uspokoić. Jakie to ma teraz znaczenie? Chciałabym umrzeć przed nim. Proszę tak nie mówić. Przecież jest pani potrzebna swojej wnuczce. Straciłam jedynego syna. Ma jeszcze pani wnuczkę i musi pani być przy nim. To sierota. Straciła ojca i matkę. Biedna Stellina. Będzie bardzo cierpiała, gdy się dowie. Można? Pani Mario, tak mi przykro, że to się stało. Dziękuję, Sergio. To zbyt wielki ból.
Rozumiem panią, ale niestety będzie się pani musiała z tym pogodzić. Ja wiedziałam, że on umrze. Tej nocy przekazał mi teczkę pełną dokumentów, a potem zaczął pisać list do Stellin. I to w trakcie pisania do swojej córeczki poczuł się źle i umarł. Pina mówiła mi, że nie chcecie zawiadamiać farmy. Nie, jeszcze trochę poczekamy. Taka była dokładnie jego wola, a ja chcę ją uszanować. Mimo, że chciałabym, żeby Gianluca to był. Nie jestem w stanie o niczym myśleć. Gdyby pani czegokolwiek potrzebowała, to jestem do dyspozycji. Dziękuję, Sergio. Bardzo dziękuję. Jeśli możesz, zajmij się wszystkim. Chodźmy, pani Mario. Dokąd? Musi pani odpocząć. Zaprowadzę panią do pani pokoju. Trzeba zawiadomić przyjaciół, znajomych. Proszę się o nic nie martwić. Zajmiemy się tym. Zrobimy wszystko zgodnie z wolą pana Daniela. Niech Bóg ma w opiece mojego syna. Gotowa? Musimy opuścić szpital. I co ze mną będzie? Co teraz ze mną będzie? Nigdy cię nie opuszczę, córeczko. I pomyśleć, że chciałam się bawić, kupować nowe stroje, chodzić na tańce, jak kiedyś. Chciałam pokazać światu, że wcale mi już nie zależy na Gianluce. Chociaż on już jest inną kobietą, ja chciałabym znowu być taka, jak kiedyś. Chciałam zachować swoją dumę i odbić sobie za te 2 lata spędzone na tym przeklętym wózku inwalidzkim. Sama dokonałaś takiego wyboru. A teraz musisz się z tym pogodzić. Nie chcę. Nie czuję się na siłę. Bunt w niczym ci nie pomoże. Niestety tym razem nie chodzi już o twój kaprys. Taka jest rzeczywistość i musisz ją zaakceptować. Jestem skazana. Sama. A oni tam się bawią. Oni wcale nie myślą o tobie. Zapomnij o nich. A przede wszystkim nie mów, że jesteś sama. Masz matkę i mnie. Zamieszkacie w moim domu, tak jak zawsze pragnąłem. Może nie będziecie żyły w luksusie, jak kiedyś. Ale niczego wam nie będzie brakowało. Możemy skorzystać z pieniędzy Gianluki. Nie. Ja was będę utrzymywał. Tak właśnie by było, gdyby twoja matka nie odeszła wtedy. Mam nadzieję, że będziemy razem szczęśliwi. Boję się, Alvaro. Musisz pogodzić się z moją wolą. Musisz zrozumieć, że od tej chwili ja decyduję, ponieważ ty nigdy tego nie potrafiłaś. Marcello, nie wiem, czy ty, ja przyjmę każdą twoją decyzję. To dobrze. Jedziemy, córeczko. Koniec odcinka 71. Opracowanie wersji polskiej NBF Warszawa. Tekst Małgorzata Fitz, czytał Janusz Kozioł. Una stella fra tutte le stelle, una fiamma sempre accesa.
sorriso fra la gente. La mia stella è una carezza sulla pelle. La mia stella è veramente la pelle.